Cześć, witajcie, witajcie, moi drodzy widzowie. Dzisiejsze nagranie jest takim bardzo esencjonalnym, więc przechodzę do czytania i do informacji, którą po przeczytaniu fragmentu z książki pana doktora, jak zwykle tradycyjnie, którą pragnę wam przekazać. Aha, jest, dobrze, patrzę, czy mikrofon, czy, nie, czy gdzieś nie zagubił się w tym, w tym pośpiechu. Przechodzę do czytania. Książka kucharska, czytam z tej książki, ze strony, ze strony 6. Dzisiaj już jest troszkę przepraszam za jeżeli będę dukał to jest to spowodowane że jest dość robi się wieczór po prostu. Książka kucharska to książka ogromnie pracochłonna. To też do jej pisania zaangażowałem całą rodzinę. Dużą pomoc uzyskałem od mojej żony Krystyny, syna Tomasza i synowej Ani. Wykonali oni ogromną pracę. Trzeba było Wybrać potrawy, które nadają się dla stosujących żywienie optymalne, wykonać je, sprawdzić jak spakują, ustalić jaki mają skład, policzyć kaloryczność, przekonać się praktycznie jak długo nadają się do przechowywania i ile można zjeść dziennie. 700 przepisów zawartych w tej książce. Opracować, przeliczyć, sprawdzić na sobie i jeszcze sprawdzić, ile można je przechowywać. Nieźle. Zaangażowana cała rodzina. Żona, syn, synowa i pan doktor. I mamy jedyną książkę kucharską na świecie, prawdziwą książkę kucharską, jaka nadaje się do zastosowania przez człowieka. To ta pierwsza część. To Wam chciałem przeczytać, bo pokłon dla wszystkich tych biorących udział osób w powstaniu tej książki. Pana doktora i żony pana doktora już nie ma. Żyje z tych osób jeszcze, żyją syn pana doktora i synowa pana doktora. I w dniu najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, że w dniu jutrzejszym podam Wam link do zapisów na najnowszą książkę. Niestety już samego pana Tomasza Kwaśniewskiego, już bez pana doktora. I tą książkę mam nadzieję lada moment będziemy mogli dostać w swoje, w swoje dłonie i przeczytać. I tym chciałem się z Wami sympatyczną, tą sympatyczną informacją. Dziś tak na, na szybko podzielić. Miało być nagranie wcześniej, ale tak mi akurat schodziło, tak zeszło, że no cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo i czy mam kciuki, żeby do ostatniej chwili, żeby ten link, żeby ta strona przedsprzedażowa jutro odpaliła, czyli to już za te kilka, może kilkanaście godzin, mam nadzieję, że te linki tutaj dostanę i będę mógł pod jutrzejszym nagraniem je umieścić. Jeżeli by nawet mojego nagrania jutro nie było, a miałbym wcześniej te linki, bo taką też mam nadzieję, to umieszczę je pod tym nagraniem dopnę. Więc śledźcie to nagranie, czy już te linki do przedsprzedaży są. Będzie tego tych książek będzie 1000, tych specjalnych wydań 1000 lub 1024, bo te dwie wersje, dwie wersje chodzą z dedykacją ze specjalnym wpisem osobistym. Syna pana doktora Jana Kwaśniewskiego, współtwórcy żywienia optymalnego, bo tak trzeba powiedzieć. Pan Tomasz jest współautorem, współodkrywcą tego, tego żywienia. Pan doktor napisał w jednej z książek, że mnóstwo roboty z, zlecił, z, złożył na, na barki swojego syna. Zresztą tą książkę, którą wam ostatnio czytam, jest, współautorem jest pan Tomasz Kwaśniewski. Koniec na dzisiaj, życzę Wam spokojnego wieczoru, trzymajcie kciuki tak jak Was prosiłem, żeby to wszystko poszło jak najlepiej i do usłyszenia, do następnego razu.